Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, to jest już 34 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Tak, teraz idziemy pogadać z naszym krasnalskim zoltanem. Czyli wychodzimy stąd. Będziemy się szykować na oblężenie w Vergen. Tutaj już widzę, że jakieś rytuały. Nie miejcie litości. Aha. Bogowie są z wami. Cokolwiek uczynicie, będzie wam odpuszczone. Do boju. Aha. O kurde, już ostro się dzieje. Ty patrz! Założyli już tarany. Co za... Przygotują się już. Przygotowywują się już do tej wielkiej bitwy. O kurde. Nie, 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 nie. Ludzki miecz ma być. Ludzki! Aha, są nasi. O kurde. Aż tak bardzo? Kurczę, no to trzeba się szykować. No, to na bitwę czas przyszedł. Przygotuj obronę bramy głównej, ja zajmę się murem. Przygotuję tak. Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek? Rwał jego mać. Saskia się uparła, że albo ja, albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Henselt zaraz tu będzie. O, byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Ta, całkiem by się psia mać załamał. Henselt też zna się na wojowaniu. Zna sra! Niech no tylko staną pod murami. Olej już się grzeje. To dobrze, na twoich włosach. Ty rób swoje, a kedweńskie łby będą fruwały jak spasione gzy. Wierszem gadam. To przestań gadać tym wierszem. Kedweńczycy idą! O kurde. O proszę, jaką armią. Ej ty. Kurwa, więcej ich matka nie miała? Czas poczęstować ich wrzącym olejem. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. Serio? Ja na lewą stronę, ty prawą. Olejem? Będziemy ich częstować? O kurde, już mi się wierzyć nie chce, dobra. Czyli pokrasnoludzki mechanizm. No nie wierzę. Aha, trzeba będzie ich ubić. Okej, okay, dobra. Dobra, może innym czarem. Dajemy arm. Jest by dokończenie. Jebci. O tak! Poczułeś to? Ło, ło, ło. Je, dobrze. Dobra. Już po tobie. Jaki słaby. Już! Idę, spokojnie. Musiałem ich wybić. A! Kolejne dobicie! O tak! I w plecki! I kolejny kedwańczyk poszedł. O, jakie kryty, że mu zasadził. Dobra. Tutaj widzę, że ma low. Dobrze, poszło. Ło, ło. No patrz, no skała musiała mnie zasłonić. No, padnijże. O tak. Jest epicko. Kurde. Stańże już do walki. Czekaj, może dajmy mu stać. O, dobra. O, dostajemy się. Ostry pierś. Ło. Dobra. Nieco ogarnąć. O tak! Jak dostał Arda! I w powietrzu zginął niczym. Niczym wieprz. O, zatruliśmy go. Jeb! O kurde, wybiliśmy trzech naraz! Ale epickie wykończenie. No, 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 Geralt. Toś teraz pokazał. O, jak spadł, jak mi przykro. Pięknie, Ard rządzi. Znak Ard rządzi. Dobra, chcę zrobić to. Dobra! Jedziesz z tym koksem. Okej, dobra.
A teraz... Ale się palą gnoje. Teraz już do tej walki się tak nie będą palić. Chwileczkę. Nie, z wami już nie chcę walczyć. Ja tylko zrobiłem swoje. Kurde, epicko. No nie ma co. Co to było? Za drugą bramę, odwrót! Co? O kurde, Boże, jaki demawet. Deathmold przyszedł. Oż ty w życiu. Dobra. O, level up. Chwileczkę, daj mi doładować postać, ok? Dzięki, z góry. Wiecie co, teraz przydałoby się wzmocnić znak Arl. O, tak. Teraz jest bitwa, a korzystamy z tego znaku. Dobra, za Zoltusiem. Dobra. Nie będziemy się ingerować tam. No dobrze, dobrze, spokojnie. O kurde. Co on zrobił? Oż ty. Żeby tylko ktoś nie zginął przy tym. Aha. Zawrzeć bramę! Tak jest! Nie pierdzieć mi tu, gacie tylko figę na mury! Nie wierzę. Dobra, trzeba obronić te mury wergen. Nie ma wyjścia. Dokładnie. Aha. I co się dzieje? Idą tu. Gnoje. Dobra. Walczyć tam trzeba. Jak dostał? Jeb wam. Już my zrobimy z wami porządek. O kurde, sami ciężcy. Kurczę, za dużo ich tu jest. O, tego zwykłego to się jeszcze ubije. O tak, dostał. I no za dużo tych panów tu jest. O, jak dostał. A! Pięknie! A teraz ich nikt go podpala. Po kozaku. No dobrze, kryty dostał. Jak tutaj ginie. Pięknie. Ło. Spokojnie. Ło. No, to jest lekko zbrojny, to jego się tu szybko wykończy. O, pięknie tu padają. O kurde, oż ty w życiu. I jaka tu rzeźnia się dzieje. No padajże. Dobrze. O, teraz trzech. Jeb, dobrze, jaki epik. Jaki epik shit, wykończenie. O, tu trzeba uważać. Aha, jak wyleciał. Dobra, jakoś teraz może tutaj, z tej strony. O tak, wyleciał. Dostają po łbie i to porządnie. O, wykończenie. Ciulci z rękojeści. O tak. Kolejne wykończenie. Kurde, epickie. O, ten to będzie banał. Tu kolejny banał. O tak. Jak pięknie, żeśmy ich tutaj zbalansowali. Ostro! Odparliśmy
te kedwejskie zdziry. Dokładnie. Nie odpuszczą tak łatwo. A niech wracają. Oleju ci u nas dostatek. Z tobą olej? Tak jest! O kurde, ale tam się już jara. A teraz co trzeba zrobić? Dalej trzeba bronić murów. Szkoda. Chwileczkę, może wypiję jeszcze coś, zanim wiecie. Jakieś wzmocnienie mi dajcie. Powerade najlepiej. O, puszczyk. I jaskółeczka, dobra. Klej mi to wszystko, o kurde. O nie! Medytację mi przerwali, jakie gnoje. O wy. Nie daruję wam tego. Kurde, chciałem się napić Red Bulla, ale wy mi nie pozwoliliście. Maciarza. No, przepuśćcie mnie, ja tu walczę. Kurde, taki dostajesz pieprz od nas. Dobra. O, tym się tu zajmiemy, bo to jest banał i to ostry. Okej, dostał. Jeb, dobre. Kurde, zaraz mi się rage odpali. Zobaczycie, jak on będzie miał moc wiara. Wow. Ja tu epickie mordy. I trzech naraz. Ło! Dostali Arda porządnie. No, rzuć żeń tym Ardem. O. Dostał. O, ty też już dostajesz. Jak dostał. Kurde, cieniasy. Oni w ogóle nie walczyli, tylko nie wiem. Bugowali się w nieskończoność. Bo. Jeb, jak dostają. Cieńko. Koledzy. No, atakuj. No ej, tu masz walczyć. Ale widzę, że tam wolisz. Dobra, też cię rozumiem, ale teraz nie przeginaj trochę z tym. Żeś sporo życia na tym stracił. Kurde, walczą do końca. Oj, nie można. Teraz wszyscy na mnie idą, napierają. Dobra, wykańczamy trzech. Podpalenie, pięknie. Dostali. Nie, teraz to już uważać trzeba. Niech mi się nieco życia zregeneruje. Nie wiem, mogę gdzieś pójść niżej, żeby nie wiem, zdrowić się? Mogę. To niemożliwe w tym miejscu, co wy... O, dobra. Miałem wypić te moje mangusty. Nie mangusty, jaskółeczka. I puszczyk, dobra. Klej mi to już. I to natychmiast, bo kurczę, nie wyjdziesz stąd żywy. Nie wyjdziesz, jeżeli mi nie wypijesz tych mikstur. A, skręcił karkiem. Chwileczkę, jeszcze alchemię. Byśmy porobili mikstur. Gawron. O, zwiększymy sobie. Zrobimy sobie jeszcze gawrona. Wypij mi eliksir. I gawronik jeszcze. Plus 10% do obrażeń. Dajesz mi to. I jedziesz ich na koksie, Geralt. Dobra. Wydudlał ze trzy miksturki.
przeżyję. Dziękuję. O to mi tylko chodziło. I teraz jedziemy ich na haksach. Dobra. Wyjmuj mieczyk. Jesteś w formie. O! Teraz to damage cisnę. Ło. Pięknie. Tu jeszcze trochę tego gówna kerbeńskiego. Kolejny wyleciał. No już po tobie, jesteś sam, a nas jest wielu. O, taki kozak teraz. What? Aha. Odpuścili? No, coś mi tu nie pasuje. Łatwo nie było, ale dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą, są uparci jak krasnoludzki chłop. Tylko jaja mają mniejsze. No nie powiedziałbym. Wiedźminie, potrzebuję twojej pomocy. No pewnie. Coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Aha. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. To jak dobrze. Dotąd nikt nie wrócił. Kurczę. Zrobię sobie małą wycieczkę za miasto. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wybatorzone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. O, fajnie, lasko. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewania od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Ty tu rządzisz. Prowadź. No właśnie, o, znowu level up. I wiemy już, na co przeznaczyć talent. Dajmy sobie teraz a dajmy jeszcze raz sobie znak. Nie, znak art już ulepszyliśmy. Może dajmy czekajcie, ulepszymy znak QN z potęgowaniem magii. A dajmy sobie obrażenia od znaków plus 5, żeby wiecie, było mocny damage. Okej, okay, dobra. Zaskakujesz mnie coraz bardziej. Myślałam, że wiedźmini nie mieszają się do polityki. Polityka mnie nie interesuje. To już dokładnie. Stanąłem po stronie Zoltana. Jarpena. A gdyby walczyli pod sztandarem Kedwen, dołączyłbyś do nich? Żaden krasnolud nie będzie walczył za Henselta. Właśnie. Pogrzałoby ich, chyba ich. W życiu. Co ty gadasz w ogóle, kobieto? Idziemy, nie narzekaj. O, to chyba jest właśnie to przejście, do którego się nie dało wejść. Aż do teraz. Otwieraj, kobieto. Dzięki. No daj mi przejść, dzięki. Ty, ciekawe to przejście. Tego jeszcze nie było w repertuarze Wiedźmina. Robi się interesująco, naprawdę. Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie, nie? Właśnie. Słuchaj się teraz mnie, a przeżyjesz. O kurde, to są te kardweńskie. Jakie lagi. Dobra. Kurde. Tu mamy kusznika. A nie, to nie jest kusznik, na szczęście. Dobra. Pięknie dostali. O, to są najemnicy, oni są tu słabi w ogóle. Takie dość marne damage tu dodają. O, kryty, siadły. Nie dasz rady. Nie z Wiedźminem. Pięknie dostał. Chyba nie ma co lutować z nich, Teraz sprawdzę. O, oreny mogę pozbierać. Oreny zawsze. Jakieś inne pierdoły? Nie będę tego zbierał. Idziemy dalej. Kurde, kot by mi się przydał. Bo jest teraz tak ciemno. Ale nie mam kota. Musiałbym sobie zrobić teraz. Albo za chwilę. Dobra, tu jeszcze jeden najemnik. O, wykończenie? Jep. O tak. Dostał.
Dobra, trzeba jej pomóc. Pięknie. Chwileczkę, będę musiał sobie zrobić eliksir kota. Bo ja tutaj normalnie, ale chyba już nie mogę wypić mikstury. Bo inaczej zginę. To, żem się teraz tak zmasakrował, tutaj żelazne gówno. Co tu jest? Kedweński mecz stalowy? Nie. Nie, 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 nie bierzemy tego. Aha, za nią idziemy, okej, okay, dobra. Więcej was matka nie miała. Uuu, potwory. Chwileczkę, najpierw muszę pożeraczkę pokonać. Ło, co się z nim dzieje? Ty, w lód się zamienił. Dobra, teraz potwory atakują, widzę. Ty, zajebiste te moce tutaj są. Możeśmy wypili jakieś mikstury gabrona. Czy coś, nie wiem. Coś nam dało te powera. Chwileczkę. To gdzie idziemy, kobieto? Jak prowadzisz? Bo ja już sam nie wiem, gdzie ty chcesz iść. Kuźwa. Tu idziemy, to decyduj się w końcu. Panie, już aha, niebawem dotrzemy do Vergen. Zaskoczysz ich. Też się cieszę. Vergen w niebezpieczeństwie. Sorki, że ktoś tam mnie dzwoni. Ja to nie mam wpływu. Rozumiem, tak to nagrywam. A przed śmiercią warto okay, zaznać rozkoszy. Się ogarniało. Zabić ich! Wróciłem. Ło, 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 ło! Napadzie gram. Napadzie. O kurde. Teraz da się zapisać? Nie. Czyli trzeba z tych bić. Jeb, i trzech na raz! Łup, budu! Ale go wyrzuciło. Co to jakiś Ewald? O, zatrułem go. Pięknie. Szybko. Ty, co mnie palisz? O kurde. Co? Tak miało być? O kurde. O, o! Chyba się zamienia w smoka. Aż spierdolił. Smoczka się wystraszyli. A kobita gadała, że Geralt będzie ją chronił. No i kto tu ją teraz będzie chronił? A, budzi się. Nie zauważył nawet, że się w smoczka zamienił. Ła. Wiedziałem, że kobieta zmienną jest, ale że aż tak. Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię. Tja. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś wiedźminem, stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi. Dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec twierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a porządek to obrona przed nią. Co się z nim stało? Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. O, proszę. Gdyby smok wspomógł obrońców Vergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz? Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Vergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Ja? Przy smoku trudno się wybić. Krasnoludy znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy cię potrzebują. No spoko. Okej, to ja na chwilę zrobię cięcie. Okej, już wróciłem. Ale tak.
zakończymy już odcinek z tego względu, że już film ma 20 tam parę minut. Nie chcę go przedłużać zbytnio. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 34 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. I jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dlaczego mnie nie było? Bo wpadł do mnie znowu Master Kciuk, nie Czułek, żebyście mi nie pisali w komentarzach, że Czułek, tylko Kciuk. I nagraliśmy sobie z FIFA 13, naprawdę emocje były nieziemskie. I dobra, trzymajcie się, na razie, yo!